gdy Duch Boży nami porusza, wtedy każde słowo z Biblii zachwyca nas. Pan nasz jest Królem. Czyż to nie jest wspaniałe? Jakiż to Król jest nasz Pan. Wierny, uczciwy, sprawiedliwy, miłujący. To jest wspaniały Król. On nie czyni różnicy między poddanymi. On wszystkich nas traktuje razem. Kiedy czytamy to z Biblii, to możemy, kiedy w Duchu Bożym jesteśmy poruszeni, to możemy rozumieć Dawida, który śpiewając jest tak szczęśliwy. Mam Króla w niebie, mam swojego Króla i On jest właśnie takim Królem. Będzie sądził świat sprawiedliwie, niech się weselą mnogie wyspy. I cały czas jest rozradowany w duchu swoim tym, kim jest jego Bóg. On jest zadowolony po prostu, szczęśliwy jest. Ale szczęśliwy jest dlatego, że Bóg jest tym, który mu się daje poznawać i Dawid może w tym momencie doznawać rozkoszy tego należenia do Boga. I my potrzebujemy tego duchowego poruszenia. Potrzebujemy i o tym właśnie Jezus Chrystus mówił, abyśmy poznawali tego jedynego prawdziwego Boga, Jezusa Chrystusa, którego On posłał. Wtedy nasz duch będzie poruszony, bo będziemy coraz więcej doświadczać, kim On dla nas jest. Czasami w różny sposób może być głoszona Ewangelia, ale prawda pozostaje niezmienna. Bóg jest ten sam. I On decyduje o każdej sprawie i dobrze jest, kiedy my poznajemy Go w mocy Jego Ducha Świętego. Może otwórzmy takie znane miejsce w Biblii, Jan, 3 rozdział. Od 14 wiersza. Jak Mojżesz wywyższył węża na pustyni, tak musi być wywyższony Syn Człowieczy, aby każdy, kto weń wierzy, nie zginął, ale miał żywot wieczny. Albowiem tak Bóg umiłował świat, że Syna swego jednorodzonego dał, aby każdy, kto weń wierzy, nie zginął, ale miał żywot wieczny. Bo nie posłał Bóg Syna na świat, aby sądził świat, lecz aby świat był przez Niego zbawiony. Więc widzimy tego niebiańskiego naszego Ojca, który jest cały czas taki sam. Dokładnie Jego działanie jest to samo. Pokolenie za pokoleniem przychodzi, odchodzi, a On ma to samo pragnienie, aby Jego Syn zbawił, uratował. To miłość raczej, to nie jest taka uczuciowa miłość. To jest miłość raczej, którą bardziej byśmy nazwali wiernością. Bóg jest wierny swoim pragnieniu, swojemu celowi, do którego nas stworzył i z powodu tego wyznaczonego przez siebie celu posyła swego Syna, który w tym planie jest tam ujęty, żeby On uczynił to, co jest potrzebne Ojcu, by nas z powrotem mógł do siebie sprowadzić. A więc w sumie jest to wierność. Zobaczcie, jak bardzo wystawiona na próbę wierność. Pokolenie za pokolenie, za pokoleniem działa przeciwko tej wierności. Gdyby to było tylko zwyczajowe uczucie, człowiek mógłby już powiedzieć stop. I w pewnych momentach Bóg mówił stop, ale nadal pozostała wierność. Nadal pozostał ten zamysł, który był w jego sercu i on dalej pilnował się tego, co sam sobie przyrzekł i postanowił. Jakaż łaska dla mnie i dla ciebie, że poprzednie pokolenia nie wykończyły naszego Boga i nie doprowadziły go do gniewu, że on zniszczył całą ziemię. Nie byłoby nas. Nie mielibyśmy szansy, żeby Go poznawać. Zobaczcie, że bardzo często jest tak, że ludzie poznają coś, ale to poznanie wcale ich nie buduje, nadyma ich. Nie powoduje, że oni się cieszą, radują Bogiem, tylko chodzą nadęci, jakby nie wiadomo, co wiedzieli. A tak naprawdę ta wiedza to jest coś, co ich niszczy, a nie co ich buduje. Wiedza o Bogu, prawdziwa wiedza o Bogu zawsze buduje, zawsze dodaje otuchy i chętnie chcesz być z braćmi, siostrami, budować się, cieszyć się, oddawać Bogu chwałę. To jest prawdziwa wiedza. Zła wiedza, to człowiek chodzi w taki, powiedzmy, wyznaczający innym miejsce wokół siebie, gdzieś pokazując, jaki jest mądry, czy jak mądra, czy cokolwiek. Twoja wiedza i moja wiedza zabiera nam radość w sumie, bo mamy problem z tym, jak przebywamy między innymi ludźmi. Lepiej niech nasza wiedza umrze, niech Boża wiedza będzie w każdym z nas. Nasza wiedza nabyta została w grzechu, a więc w sumie ona się nie nadaje, żeby uwielbiać Boga. Syn Boży uwielbiał swego Ojca, chodząc po tej ziemi. A więc kiedy czytamy te słowa, raczej widzimy tutaj Bożą wierność, a nie taką miłość, jak my sobie wymyślimy, że Bóg tak kocha świat, no tak jak po ludzku kocha świat, takie uczucie ma do tego świata. Bóg jest
Tak samo jak Pan Jezus raczej miłość nazywa wiernością. Tak samo jak w sumie nawet w małżeństwach słowo miłość zostało zbrukane. Wierność jest piękne małżeństwa. Kiedy ci ludzie są sobie wierni. Mogą nie w ochach i achach. Byliśmy w wielu miejscach, gdzieś poznaliśmy, jak do siebie mówią o kochany, kochana i tak dalej, a potem gdzieś następuje złamanie tego i okazuje się ta czy ta osoba niewierną. Bóg jest wierny. I wiele razy w Biblii jest napisane, Bóg jest wierny. To dla nas znaczy, że On nas nie zdradzi. Chwała Bogu. On nas nie zdradzi z nikim. On ma wspaniałą miłość do nas, ale ona jest wierna. Wierna temu, kim On jest. On nie zmieni się z powodu nas, ale On uczyni wszystko, co jest potrzebne, żeby zmienić nas z powodu Niego. Po to posłał Syna, żebyśmy doznali przemiany, żebyśmy zostali uwolnieni od grzesznego mniemania o Bogu i traktowania Boga jak kogoś, kto niezbyt dobrze nas rozumie i naszą potrzebę życia. Tylko żebyśmy zaczęli doznawać, że Bóg najlepiej rozumie, co my potrzebujemy. I kiedy On ma pierwsze miejsce, wtedy my jesteśmy szczęśliwymi ludźmi. Jest to bardzo ważną rzeczą. Ojciec posłał Syna, żeby w czasie swojego ziemskiego doświadczenia doznać i w tym trwać tej jedności z Synem, należeniu do Syna, kosztowaniu, jak Syn uwielbia Ojca w nas. A więc mamy wiernego Boga. Pamiętamy, to nieraz jest cytowane i Paweł cytował, że kiedy my okazujemy się niewierni, On jednak pozostaje wiernym samemu sobie i On nie zmieni się. Jeżeli On określił, że ci, którzy chcą do Niego należeć i potrzebują Go i wzywają Jego imienia, to On ich zbawi. To też określił również tych, którzy zlekceważą Go i będą sobie pomijać Go w swoim codziennym życiu i będą Go zdradzać z różnymi naukami, czy z różnymi religiami, czy z różnymi grzechami. To On pozostanie wierny i takiego kogoś skaże na śmierć. On nie zmieni się. Jego wierność jest doskonałą wiernością. Poznając Go, mamy bojaźń, mamy też radość, szczęście, wdzięczność. Wiecie, to jest tak nam potrzebne. Serce, które kocha Pana, naprawdę. Ale kocha Go wiernie. Nie zdradza Go z telewizją, nie zdradza Go z internetem, nie zdradza Go z pornografią, nie zdradza Go ze światowymi objawieniami. Jeżeli Bóg jest wierny, to posłał Syna, żebyśmy Mu też byli wierni. Dlatego Pan Jezus powiedział, co to znaczy? To znaczy miłować Boga z całego serca, z całej myśli, duszy i siły. To znaczy miłować Go całym sobą. Nie ma ułamka, który byłby nie należał do Boga w tobie i we mnie. Wtedy jest to wielkie szczęście być z Bogiem, bo wtedy doznajesz, jaka to uroczystość. Masz uroczystość od rana po wieczór i w nocy masz uroczystość. Jesteś najszczęśliwszym człowiekiem, bo Bóg jest z tobą i doznajesz, jaki to jest Bóg. I wtedy wiesz, o jakim Bogu możesz powiedzieć. Wtedy nie wymyślasz Ewangelii. Ewangelia mieszka w tobie. Wtedy rozmawiasz z ludźmi i rozmawiasz z nimi, jak Chrystus by z nimi rozmawiał. To nie jest coś, co wytwarzasz dla Chrystusa. To jest Chrystus, który ma ciebie dla siebie. I On jest nadal wierny. On nie zmieni tego. O tym będziemy mówić dzisiaj, abyśmy mogli po prostu nie zmieniać tego, co On chce. Może nam się czasami wydaje, że On jest zbyt zdecydowany, zbyt konkretny i my byśmy Go inaczej chcieli ludziom głosić. Byśmy chcieli opowiadać o Nim tak, żeby oni Go tak przyjęli, tak zupełnie inaczej po prostu. I często wtedy człowiek wymyśla jakieś bajki na temat Boga i opowiada ludziom bajki. I oni w te bajki, gdy uwierzą, wtedy do tych bajek przychodzą i ich życie się nie zmieni. Oni dalej pozostają w grzechach. Wielu ludzi, tak zwanych nawróconych, dalej żyje w grzechach. Oni nie poznali w ogóle Boga. Oni usłyszeli o Bogu fantazji, a nie o Bogu prawdziwym. Jak dobrze ustąpić i zrozumieć, że to, co Bóg czyni, jest najlepsze. My nie musimy jakby
Boga wystawiać po swojemu, żeby ludzie go przyjęli. Jak do ciebie Bóg dotarł? Jak do mnie dotarł? Pamiętasz? Pamiętasz przecież. Jak? I zawsze tak dociera. Nawet to, co Radek tłumaczy, tą pozycję z rosyjskiego, o tym człowieku, który gdzieś tam znalazł kartkę w lesie, a na tej kartce była modlitwa, Ojcze nasz. I ten człowiek przeczytał tą modlitwę i nikt mu nie mówił. On raptem zrozumiał, jak on może w ogóle przeklinać, jak on może żyć w taki sposób. Przecież jest Ojciec z niebie. Nikt mu nie mówił, a on już doświadczył czego? Pokuty. Sama świadomość Ojca sprawiła, że on się poczuł źle ze swoimi grzechami. I tak było w moim życiu i w twoim. Jeżeli naprawdę ten Bóg stanął na twojej drodze, zawsze jawi się to jako taki... To nie jest uderzające. To nie jest takie, jakby ktoś na ciebie napadł. To jest tak czyste, ale tak zdrowe, że ty podejmujesz takie decyzje, jak to naprawić. I okazuje się, że masz siłę to naprawiać. I nikt nie musi ci mówić wielkich słów. Okazuje się, że sama prawda powoduje w tobie uniżenie przed Bogiem i świadomość tego, że to jest Bóg, a ty jesteś człowiekiem, który się zgubił i chcesz być z Nim. Dla innych może wyglądasz głupio w tym momencie, ale twoja świadomość Boga tak uniża ciebie i powoduje w tobie zupełnie inne pragnienia. I to jest nawrócenie, które Bóg powoduje w człowieku. Ono zaczyna się zawsze. Pierwsze zaczynasz rozumieć, jest Bóg, a drugie zaraz zaczynasz rozumieć, kim ty jesteś. I to jest tak czyste i tak zdrowe, że zaczynasz pokutę, oczyszczenie. Zaczynasz doznawać, że po tym oczyszczaniu, zaczynasz doznawać, że twoje serce zaczyna miłować ludzi, ale nie tak jak wcześniej, żeby osiągnąć swój cel, ale miłujesz ich, jak Bóg ich miłuje. Znosisz ich cierpliwie, ponieważ Bóg taki jest. Doznajesz, jaki jest Bóg wobec tych ludzi w sobie samym. I to jest to, o czym mówi Bóg. Poznać Go, doświadczyć, jaki jest On wobec ciebie i mnie i z tym pozostać już na zawsze. Kiedy jesteś w takim stanie, okazuje się, że nawet wśród bezbożnych możesz być najszczęśliwszym człowiekiem na ziemi. Wielbić Boga i czcić Go. Nawet wśród bezbożnych chrześcijan, którzy sobie za cel uznali wiedzieć wszystko o wszystkich i zawsze to oplotkować i zawsze to jakoś jeszcze wykoloryzować, żeby się wywyższyć, a innych poniżyć. Okazuje się, że ciebie to nie dotyka. Ty nie jesteś w tej sferze w ogóle. Jesteś zainteresowany Bogiem, szczęśliwy Bogiem i zupełnie nie wchodzisz w te układy. Zdziwiony jesteś, jak ci mówią. O czym oni mówią? Ja nic nie widzę. Bóg chce ci pokazać to, co On chce, żebyś widział, czy widziała. Bo jeśli będziesz patrzeć w inny sposób, okaże ci się może, że szybko stracisz to zachwycenie Bogiem. I sprawy tych ziemskich układów, układzików zaczną zajmować twój umysł i zaczniesz wchodzić w szkodę. Twoje oczy są zbyt czyste, by patrzeć na zło, mówi prorok. I taka jest prawda. Bóg chce, żebyś patrzył na Boga. Czy patrzyła, abyś podziwiał Boga, abyśmy Go podziwiali, abyśmy się Nim rozkoszowali, a On wtedy poprowadzi nas dalej. Może otwórzmy Psalm 32. Dawidowy, pieśń pouczająca. Błogosławiony ten, któremu odpuszczono występek, którego grzech został zakryty. Błogosławiony albo szczęśliwy człowiek, któremu Pan nie poczytuje winy, a w duchu jego nie ma obłudy. Gdy milczałem, zły kości moje od błagalnego wołania przez cały dzień, bo we dnie i w nocy ciążyła na mnie ręka Twoja. Siła moja zanikła, jak podczas upałów letnich, Sela. Grzech mój wyznałem Tobie i winy mojej nie ukryłem. Wiecie, to był też jeden z tych pierwszych przejawów, kiedy zacząłem czytać Biblię, to dotarło do mnie, że ja muszę ze swoimi grzechami przyjść do Boga. I kiedy to do mnie dotarło, to był pierwszy prawidłowy krok z naszym złym życiem. Musimy przyjść do Boga.
Wielu sobie myśli, ja przyjdę do Boga, kiedy polepszę swoje życie. Nie przyjdę przecież taki brudas. Ja sobie zmienię, ja porzucę pewne jakieś rzeczy i dopiero wtedy przyjdę do Boga, bo przecież tak niezbyt przyjemnie, żeby wracać tak do Boga takim brudnym. Nigdy nie zmienisz tego, jedynie pogorszysz swój stan, bo dojdzie tam pycha, duma i samozadowolenie, że coś lepszego zrobiłeś, czy zrobiłaś przychodząc do Boga. Bóg mówi, przyjdź do mnie, przyjdź grzeszniku z twoim żalem, twoim kłopotem. Wtedy ty odpuściłeś winę grzechu mego, Sela. I kiedy Bóg ci odpuścił twoje grzechy, co doznałeś, czy doznałaś? Szczęście bycia z Bogiem. Chciał ci się do Boga biec. Gdy byłeś w pracy, myślałeś o Bogu. Gdy byłeś w domu, myślałeś o Bogu. Nie miałeś czasu na te rzeczy świata. Nikt ci nie musiał mówić, nie rób tego, nie chodź tam, nie. Po co ci te mecze, po co ci to wszystko. Nikt ci nie musiał tego mówić. Twoje pragnienie Boga jest tak silne, że ty nie umiesz żyć bez Boga. Ty chcesz z Nim, zostawiasz wszystko, bo Bóg staje się najważniejszy. Jest ci tak dobrze, bo już grzech nie oddziela cię. To jest przyjemność być z Bogiem. To nie jest nakaz pół godziny czytania, pół godziny modlitwy. No i masz wykonane zadanie, teraz możesz iść sobie zagrać tą swoją grę. Mieć tą swoją przyjemność. W ogóle nie, nie, nawet nikt ci nie mówi o tym. To zachwycający Bóg zajmuje centralne miejsce i tobie aż chce się być. Chce się być. Nikt cię do Boga nie ciągnie. To ciebie ciągnie to, jakim stałeś się, czy stałaś się dzięki Bogu. Ktoś może powiedzieć, ale ty tak jeszcze mało znasz Biblię, ale znasz Boga. I On dopiero wprowadza cię w Biblię. Dopiero On zaczyna ci tłumaczyć Słowo Boże. Wiecie, gdy ludzie tłumaczą Biblię ludziom, bardzo często wykręcają proste drogi pańskie, bo tłumaczą swoją wizję Biblii. Ale kiedy osobiście sam Bóg ci tłumaczy Biblię, to On wie, co On powiedział. I to jest olbrzymie dla nas szczęście, móc czytać Biblię i wiedzieć, co to jest. Wiedzieć, co jest napisane w tej Biblii. Niech modli się do ciebie każdy pobożny w czasie niedoli. Gdy wyleją wielkie wody, do niego nie dotrą. Ty jesteś ochroną moją, strzeżesz mnie od ucisku, otaczasz mnie radością wybawienia, Sela. Pouczę ciebie i wskażę ci drogę, którą masz iść. Będę ci służył radą, a oko moje spocznie na tobie. Piękne. Nie bądź nierozumny jak koni, jak muł, które wędzidłem i uzdą trzeba wstrzymywać, aby się nie zbliżały. Bezbożny ma mnóstwo cierpień, kto zaś ufa Panu, tego łaska otacza. Weselcie się w Panu i radujcie sprawiedliwi, śpiewajcie radośnie wszyscy prawego serca. A więc kiedy Bóg przykłada swoje spojrzenie na moje grzeszne życie, to On nie kładzie swego spojrzenia na nie po to, żeby mnie oskarżyć i zniszczyć, ale po to, by dać mi potrzebę Boga, bo kiedy On patrzy, to wtedy ja dowiaduję się o sobie to, co powinienem wiedzieć. A kiedy się dowiaduję o sobie to, co powinienem wiedzieć, wtedy ja mam odpowiednią potrzebę Boga w sobie. My myślimy czasami, żeby gładko coś robić, a Bóg tnie mocno, ponieważ wtedy się dostanie do tego miejsca w człowieku, w którym człowiek jest zamknięty czy zamknięta. Ile razy możemy doświadczyć, że gdzieś mówimy komuś o Bogu i ten ktoś jest przerażony tym, co mówimy. Ale przerażony jest tym nie dlatego, że jest przerażony, jakby Boga my go straszymy. Przerażony jest, bo odsłania się jego życie. I my w tych słowach, które mówimy, odsłaniamy życie tego człowieka. Ten człowiek zdaje sobie sprawę, że jego życie, które myślał, że jest ukryte, nie jest ukryte, ale to Bóg wtedy przemawia do tego człowieka. Człowiek może się skryć, jak Adam, albo wyjść na jaśnie i powiedzieć, Boże, prawdę mówisz o mnie. Taki jestem. Jest to prawda mówiona w wierności, nie inaczej. Kiedy otworzymy Dzieje Apostolskie, drugi rozdział. Pierwsze zwiastowanie po wstąpieniu Ducha Świętego, kiedy wypełnia się proroctwo. Pierwsze kazanie człowieka napełnionego tym duchem. Od 22 wiersza czytamy. Mężowie izraelscy,
Posłuchajcie tych słów Jezusa Nazareńskiego, męża, którego Bóg wśród was uwierzytelnił przez czyny niezwykłe, cuda i znaki, jakie Bóg przez niego między wami uczynił, jak to sami wiecie, gdy według powziętego z góry Bożego postanowienia i planu został wydany, tego wyście rękami bezbożnych ukrzyżowali i zabili. Czy ktoś sobie wyobraża, żeby tak zacząć zwiastowanie? To przecież większość ludzi ucieknie. Przecież ludzie czują się niewinni. To Żydzi ukrzyżowali, to Rzymianie ukrzyżowali. Ludzie czują się przecież, nie jestem taki zły czy taka zła. No i wtedy, kiedy dajesz możliwość człowiekowi, by tak o sobie dalej myślał, to ten człowiek później robi Bogu łaskę w ogóle, że cokolwiek zrobi. A tu kazanie Ducha Świętego rozpoczyna się jak miecz przenikający. Wyście go ukrzyżowali. Ale stało się to za Bożą wolą. Nam potrzebne jest to. Tylko Bóg wie, jak potrzebujemy tego. Prawdy potrzebujemy. I oby Duch Boży prowadził każdego z nas, gdy rozmawiamy z ludźmi, żebyśmy mówili im prawdę, prawdę od Boga. Bóg wie, co powiedzieć temu człowiekowi. Kiedy głosimy słowo w zgromadzeniu, byśmy też mówili prawdę od Boga. Bo Bóg wie, co chce powiedzieć do swego zgromadzenia. Bóg nigdy nie zgodził się, żeby człowiek wymyślił coś na temat Boga i to przekazywał innym. Bóg chce być ujawniany przez prawdę, a więc posłał swojego wspaniałego Syna, który doskonale widzimy, w jaki sposób głosił Ojca. I co dalej tu mamy? Ale Bóg wzbudził go, rozwiązawszy więzy śmierci, gdyż było rzeczą niemożliwą, aby przez nią był pokonany. Chwała Bogu. Może dla nas to takie słowo napisane, ale to jest chwała, gloria, chwała. Chwała zwycięstwa nad śmiercią. Zapłatą za grzech jest śmierć, a tu Syn Boży zwycięża śmierć, pokonuje śmierć, dając nam zwycięstwo nad śmiercią. Zobaczcie, ile tu jest głębi, wspaniałości, chwały. Człowiek może to czytać i nie zdawać sobie sprawy, jak wielkie znaczenie ma dla mnie i dla ciebie to, że Bóg wzbudził go i że śmierć została pokonana, że to, co jest karą, zostało zatrzymane nad tymi wszystkimi, którzy znalezieni będą w Chrystusie Jezusie, nad którymi Jezus panuje i nad którymi włada. Nie trać czasu, bracie i siostro, na te różne rzeczy, które są ci w ogóle niepotrzebne. Poznawaj Pana. Całym sercem przylgnij, aby poznawać Pana. Klękaj przed Bogiem Bogów, Panem Panów, Królem Królów. I czci Go. Nie wchodź w żadne układy ani układziki. Niech ci nie interesują sprawy pobieżne. Zwróć swoją uwagę na to, co najcenniejsze i najważniejsze, gdyż od tego zależy twój żywot wieczny. Gdy Go będziesz poznawać, wtedy ustąpią z ciebie złe elementy. Ochota wiedzenia więcej niż potrzebujesz i szukania tej wiedzy, której w ogóle nie potrzebujesz. Bóg objawi ci to bez tych wszystkich rzeczy. Kiedy On ma dostęp, On ci pokaże, kiedy coś się zacznie wydarzać. On wcześniej cię zawiadomi o planach władców tego świata i w jaki sposób oni je realizują. On ci pokaże, co oni chytrze przemycają. Będziesz widział rzeczy, które są niewidoczne i oni myślą, że są ukryci. Oni myślą, że kiedy nie znajdziesz tego gdzieś tam w zapisach, to ty nie będziesz o tym wiedzieć. Będziesz wiedzieć o wszystkich ruchach twojego wroga, gdy zamysły diabła są nam znane. Bóg objawia to swoim sługom, bo nie zostawi swoich sług w niewiedzy. Nie musisz się obawiać. Jeśli ty będziesz poznawać Boga, poznawać Jego umiłowanego Syna Jezusa Chrystusa, to On ci da wiedzę, którą potrzebujesz, aby wiedzieć, w którym czasie jesteś i co teraz jest najważniejsze. Dawid bowiem mówi o nim, miałem Pana zawsze przed oczami mymi, gdyż jest po prawicy mojej, abym się nie zachwiał. Przeto rozweseliło się serce moje i rozradował się język mój, a nadto i ciało moje spoczywać będzie w nadziei, bo nie zostawisz duszy mojej w Hadenie, w grobie, w jakiejś otchłani.
i nie dopuścisz, by święty Twój oglądał skażenie. Dałeś mi poznać drogi żywota, napełnisz mnie błogością przez obecność Twoją. Mężowie bracia, wolno mi otwarcie mówić do was o patriarze Dawidzie, że umarł i został pogrzebany, a jego grób jest u nas aż po dzień dzisiejszy. Będąc jednak prorokiem i wiedząc, że mu Bóg zaręczył przysięgą, iż jego cielesny potomek zasiądzie na tronie, mówił, przewidziawszy to o zmartwychwstaniu Chrystusa, że nie pozostanie w grobie, ani ciało jego nie ujrzy skażenia, zepsucia. Tego, to Jezusa wzbudził Bóg, czego my wszyscy świadkami jesteśmy. Wywyższony tedy prawicą Bożą i otrzymawszy od Ojca obietnicę Ducha Świętego, sprawił to, co wy teraz widzicie i słyszycie. Albowiem nie Dawid wstąpił do nieba, powiada bowiem sam, rzekł Pan, Panu memu, siądź po prawicy mojej, aż położę nieprzyjaciół Twych pod nóżkiem stóp Twoich. Niechże tedy wie z pewnością cały dom Izraela, że i Panem, i Chrystusem uczynił go Bóg, tego Jezusa, którego wy ukrzyżowaliście. A gdy to usłyszeli, byli poruszeni do głębi i rzekli do Piotra i pozostałych apostołów, co mamy czynić, mężowie bracia? I to był prawdziwy odzew na to, co powiedział do nich Duch Święty. Oni zrozumieli, że taka jest prawda, że oni w ten sposób postępując ukrzyżowali Bożego Syna. I co teraz czynić? To jest tak, jak człowiek staje, przecież walczyliśmy z Bogiem, co teraz? I teraz właśnie okazuje się Bóg. Upamiętajcie się. I niechaj się każdy z was da ochrzcić w imię Jezusa Chrystusa na odpuszczenie grzechów waszych, a otrzymacie dar Ducha Świętego. Upamiętajcie się. To znaczy, rozumiejąc wasze zło, bądźcie gotowi na porzucanie go i dajcie się ochrzcić na odpuszczenie waszych grzechów. Chrzest to nie jest kąpiel wodna. To jest zanurzenie w śmierć Chrystusa, w rzeczywistości. To stało się, kiedy Jezus umarł. Ale my to przyjmujemy poprzez chrzest. Wtedy też Bóg czyni to w tym człowieku. Następuje śmierć. Kiedy człowiek wynurzany jest z wody, dostaje nowe życie. Wszystko zostaje oczyszczone. Dostaje całkowicie nowe szaty. Wszędzie o tym jest napisane w Biblii, ale że wróg próbuje atakować te filary chrześcijaństwa, to próbuje zmienić wartość chrztu na coś, co nie ma znaczenia. To tak jak nie ma znaczenia wziąć ślub. Można żyć ze sobą, bo się miłujemy. Nie potrzeba ślubu, wystarczy miłość. Tak mówi diabeł. Ludzie miłują się i co? Jednakże Bóg określił, musi być ślub, musi być zawarcie przymierza, w którym mówimy sobie o wierności. Obietnica ta bowiem odnosi się do was i do dzieci waszych oraz do wszystkich, którzy są z dala, ilu ich Pan Bóg nasz powoła. Wielu też innymi słowy składał świadectwo i napominał ich, mówiąc, ratujcie się spośród tego pokolenia przewrotnego. Ci więc, którzy przyjęli słowo jego, zostali ochrzczeni. Pozyskanych zostało owego dnia około 3000 dusz i trwali w nauce apostolskiej i we wspólnocie, w łamaniu chleba i w modlitwach, a dusze wszystkich ogarnięte były bojaźnią. Dziwne, prawda? Bojaźń, zdrowa bojaźń, to jest świadomość, kim jest potężny Bóg. Mógłby nas zabić z powodu jednego grzechu, jednakże On zostawił nas, aby pewnego dnia przyszło do nas upamiętanie i skorzystanie ze śmierci Jego Syna, abyśmy mogli stać się Jego dziećmi, którzy do Niego należymy w Jezusie Chrystusie. Wszyscy zaś, którzy uwierzyli, byli razem i mieli wszystko wspólne. I to jest następny element, kiedy człowiek staje się nowym stworzeniem, to tęskni do braci i sióstr. Do tych wspaniałych, bożych ludzi, którzy mają w sercu tego samego Chrystusa, którzy też Go kochają. I te rozmowy tych wspaniałych, bożych ludzi są tak piękne. W nich nie ma
szukania swego, nie ma zabiegania o sprawy tego świata, jest Jezus uwielbiony. Kiedy Duch Boży stąpił na Polskę i w Polsce działy się te rzeczy, to gdzie byś nie poszedł, czy nie poszła, tam wszędzie mówili o Jezusie, wszędzie. Nie o jakichś teologiach. Już wam mówiłem, że baptyści wstydzili się swojej wywieszki na budynku, zbór baptystyczny. Oni mówili, to jest kłamstwo, to nieprawda. Ludzie lgnęli do siebie nawzajem. Nawracali się bez pomocy ludzi. Sam Duch nawracał ludzi w Polsce. I każdy doświadczał pokuty. Pastorowie nawet nie mieli pojęcia, gdy ludzie zaczęli przychodzić do zborów, szukając innych wierzących. Szkoda, że napotkali na ludzi, którzy nie umieli zrozumieć tego do końca i zadusili to, co Duch Święty zaczął czynić przez dogmaty i przez spory teologiczne z innymi zborami. Ale gdy Duch Boży działa i ma swobodę działania, życie człowieka się zmienia i doznajesz w sobie samym, że już nie możesz żyć inaczej jak tylko z Chrystusem. Choćby cię zabili, zostawili wszyscy, ty nie zmienisz swojego stanowiska, bo to jest zbyt silne dla ciebie. To jest jak jakaś taka święta decyzja w tobie, która tylko jest skupiona na tym, do Pana należę, nie mogę inaczej. Żaden człowiek nie ma możliwości konkurować z tym. Żadne oskarżenie o to, że przestajesz miłować ludzi, nie ma racji bytu, żeby cię zmusiło do odwrotu. Ty ich miłujesz naprawdę już teraz. Tak ich miłujesz, że nie chcesz ich śmierci w grzechu, ale chcesz, by się upamiętali i mogli żyć. Dlatego nie zrezygnuję z Chrystusa, bo to wiesz, że jest jedyne zbawienie. I gdybyś poddał się im i odwrócił się od Jezusa, to nie dość, że sam zgubisz siebie, to jeszcze im nie pomożesz. A więc stoisz na stanowisku, należąc do Pana. Jeszcze wrócimy na chwilę do tego 32 psalmu. Do tego 10 wiersza. Bezbożny ma mnóstwo cierpień, kto zaś ufa Panu, tego chesed otacza. To jest słowo użyte łaska. Ale to jest właśnie to słowo, o którym mówimy. Kto zaś ufa Panu, tego otacza przychylność, tego otacza Boży zamysł wobec człowieka. Kiedy my ufamy Panu, to otoczeni jesteśmy tym, co Bóg postanowił uczynić. Piękne to jest. Wtedy w nas dokonuje się to, czego my naprawdę potrzebujemy. I w 33 psalmie Dawid też: radujcie się w Panu sprawiedliwi, prawym przystoi chwała. Dziękujcie Panu na cytrze, grajcie Mu na dziesięciostrunnej harfie, śpiewajcie Mu pieśń nową, grajcie pięknie, z okrzykiem radosnym, bo słowo Pana jest prawe, a wszystkie dzieła Jego są dokonane w wierności. On miłuje sprawiedliwość i prawo. Pełna jest ziemia chesed Pana. I znowuż pełna jest ziemia obecności Boga, która znaczy dla nas ratunek. Pełna jest ziemia ratunku. Wszędzie, w każdym rejonie ziemi, z powodu tego Bożego działania i przychylności i pragnienia uratowania nas, cała ziemia otoczona jest tą przychylnością i wszędzie ludzie mogą się nawracać. W każdym miejscu. Izajasz, 54 rozdział. Piękne to jest. I niech Duch Boży napełnia nas chwałą. Chwałą poznawania. Chwałą poznawania, które zmienia nas i czyni nas ludźmi poddanymi Bogu i bliskimi sobie nawzajem w Chrystusie Jezusie. Coś, co nie jest wymuszeniem, ale coś, co jest naturalnym życiem, oczywistym życiem każdego wierzącego, brata i siostry. I 8 wiersz. Przystępie gniewu zakryłem swoją twarz na chwilę przed Tobą, lecz wiecznej chesed
Zlitowałem się nad Tobą, mówi Pan, Twój Odkupiciel. Bóg wiedział, że zgrzeszymy. Bóg wiedział, że pójdziemy za diabłem. Bóg wiedział o wszystkich rzeczach, nim powstał ten świat. I On wtedy już określił, nie zabiję Cię. Nie chcę Twojej śmierci. W gniewie zakryłem na krótko swoją twarz, lecz nie mogę tak. Chcę dać Ci się poznać, żebyś mógł się ratować. Poznanie przychodzi od Boga, nie poprzez książki teologiczne. Poznanie przychodzi od Boga. To jest coś, co przychodzi do Twojego ducha. I w jakimś momencie w doświadczeniu możesz w swoim duchu rzeczywistości doznać, że jesteś dzieckiem Boga, kiedy tym dzieckiem się stajesz. To nie jest coś tam wymyślone, tylko wtedy rzeczywiście wiesz, że jesteś synem Boga czy córką Boga i żyjesz jak syn, jak córka. Mówisz o prawdziwym swoim Bogu i o prawdziwym swoim Ojcu. To nie jest ktoś dla ciebie, kto jest daleki. Mówisz o nim, bo tak trzeba, ale to jest ktoś, kto mieszka w tobie i do niego należysz. To są najlepsze opowiadania o Bogu. Kiedy tylko w ten sposób opowiadamy ludziom, ludzie siadają i chcą nas słuchać. Zdają sobie sprawę, że mówi do nich ktoś, kto zna ich życie. A jednakże, kiedy te słowa, które są używane, są słowami rzeczywiście potrzebnymi, żeby mogli tego słuchać. Krótko gniew Boży trwa. Ale ta wieczna przychylność, wieczne pragnienie, abyśmy należeli do Niego, powoduje w nas to, że znowuż stajemy w Panu i znowuż udało się gdzieś wrogowi odwrócić nasze serce od Pana. Gdzieś skierowaliśmy się w złym kierunku, zaczęliśmy szukać nie tam, gdzie trzeba. I znowuż ten wspaniały Bóg, i znowuż doznajemy, Panie, zbłądziłam, pomóż mi wrócić. I znowuż Bóg, który pozwala Ci wracać. To jest piękne, w Tobie jest pusto, w Tobie jest twardo. Bez Boga nie mieszka tam miękkość otwartego nieba. Jesteś upartym, złym człowiekiem. Ale kiedy Bóg usuwa to, wtedy zaczyna mieszkać w Tobie jakaś taka cudowna łagodność Boża, miłość Boża, pokój i radość, która powoduje zupełnie inne działanie. I my tego właśnie potrzebujemy. Boga, który działa, który pracuje w ten swój wspaniały sposób w Tobie i we mnie, ponieważ po to właśnie przyszedł Jezus Chrystus, aby się tak stało. Czwarta Mojżeszowa, 14 rozdział. Mamy tutaj lud, który się buntuje. Mamy Mojżesza, który woła do Boga. I kiedy Bóg mówi do Mojżesza, jest to też próba Boga. Wtedy rzekł Pan do Mojżesza od 11 wiersza, jak długo znieważać mnie będzie ten lud, jak długo nie będą mi wierzyć, mimo wszystkich znaków, które wśród nich uczyniłem. Wytracę ich zarazą i wygubię ich, a Ciebie uczynię ludem większym i silniejszym od nich. Lecz Mojżesz rzekł do Pana, Egipcjanie usłyszą o tym, że spośród nich wywiodłeś mocą swoją ten lud i powiedzą to mieszkańcom tej ziemi. Oni też już słyszeli, że Ty, Panie, jesteś pośród ludu tego, że oko w oko im się ukazujesz. Ty, Panie, i że Twój obłok stoi nad nimi i że w słupie obłocznym kroczysz przed nimi w dzień, a w słupie ognia w nocy. Jeżeli tedy zabijesz ten lud jak jednego męża, to narody, które słyszały wieść o Tobie, będą mówić, ponieważ nie mógł Pan wprowadzić ludu tego do ziemi, którą im poprzysiągł, zabił ich na pustyni. Niechże więc teraz wielką okaże się moc Pana mojego, jak rzekłeś mówiąc, Pan nierychły do gniewu, i bardzo, i znowuż jest to słowo chesed. Tak jak Mojżesz powołuje się na to, co sam Bóg sobie przyrzekł. Więc Mojżesz ma wejrzenie w to, że sam Bóg zawarł przymierze z sobą, że nie zgubię ich, dam im możliwość uratowania się. Dam im szansę w ich życiu, żeby oni mogli się upamiętać i porzucić swoje złe drogi i wrócić do życia z Bogiem.
I Mojżesz przywołuje to i mówi: Boże, wejrzyj na siebie samego, daj im szansę. Nie zgub ich. Bo gdybyś ich teraz zgubił, oni zginą. Daj im szansę. Chociaż Mojżesz sam jest w doświadczeniu przecież z tym ludem. To tak jak Job, który mówił do tych przyjaciół, którzy go utrapili: nie odchodźcie, zostańcie, bo mam tam jeszcze wiele do powiedzenia, tego, co potrzebujecie usłyszeć. Przebacza winę i występek, choć nie pozostawia bez kary. Lecz za winę ojców nawiedza synów do trzeciego i czwartego pokolenia. Odpuść przeto winę tego ludu według wielkości twojej hase. To jest hastega, hastega użyte słowo. Jak już przebaczyłeś ludowi temu od czasu wyjścia z Egiptu aż dotąd. A więc z powodu tego, kim jesteś, przebaczałeś im, przebacz im jeszcze teraz. Piękne to jest, kiedy Mojżesz zna Boga i w ten sposób woła do Boga i Bóg dał się, co? Uprosić. Bóg taki jest. Boży sługa przeżył próbę, stanął w Duchu Bożym. Piękne to jest, że Bóg na tyle zamieszkał w Mojżeszu, że Mojżesz mógł w ten sposób stanąć za tymi, którzy przecież mu też dali tyle. Ile przeciwko niemu mówili, ile złych rzeczy na niego, ile się buntowali. A jednakże gdzieś te chesed zamieszkało w Mojżeszu. Ten zrozumienie, że Bóg nie chce śmierci, chce, żeby człowiek żył. Bóg chce ratować, nie zatracać. Może jeszcze zajrzymy na chwilę do Jakuba. Cudowne jest to, że my grzesznicy, przecież my codziennie powinniśmy zginąć. Nie jesteśmy doskonali, jeszcze gdzieś odpowiemy nie w ten sposób, zachowamy się nie w ten sposób. Oczywiście im bliżej chodzimy z Bogiem, tym to znika coraz bardziej, bo ochotę masz wielką żyć dzięki Bogu i naśladujesz Pana Jezusa Chrystusa. Ale gdy te rzeczy się pojawiają, przecież jak potrzebujemy właśnie Boga, potrzebujemy naszego orędownika Jezusa Chrystusa, który wstawia się za nami przed obliczem Bożym. I tutaj w drugim rozdziale, 12 i 13 wiersz. Tak mówcie i czyńcie jak ci, którzy mają być sądzeni przez zakon wolności. Nad tym, który nie okazał miłosierdzia, odbywa się sąd bez miłosierdzia. Miłosierdzie góruje nad sądem. I tu jest to użyte słowo greckie, które zastąpiło to hebrajskie słowo chesed, jest to słowo eleos. Jakub mówi w tym momencie, że eleos, ten Boży zamysł góruje nad sądem. Sądem jest śmierć, ale Boży zamysł góruje nad sądem i pozwala jeszcze, żebyśmy żyli, aby się upamiętać i porzucić nasze złe drogi. Nie marnuj swojego czasu. Wykorzystujmy czas, by porzucać zło, a przyjmować dobro. By czynić to, co jest miłe Bogu, dzięki Bogu w nas. I to jest Ewangelia. My nie wymusimy na sobie życia Bożego. Życie Boże wnika w nas, kiedy my się na nie otwieramy, kiedy zaczynamy ufać Bogu i nie boimy się Boga tak, jak diabeł by nas chciał przestraszyć, ale mamy bojaźń Bożą tak, jak Bóg chce, abyśmy mieli ją. Zdając sobie sprawę, że On jest decydentem, że On nie da się oszukać. I bardzo mi się spodobało to miejsce z Biblii, kiedy o tym Bóg docierał do mnie i poruszał moje serce. Z Ewangelii Łukasza, pierwszy rozdział. Od 46 wiersza. Znajdujemy tu Marię. Tą Marię, którą Bóg sobie wybrał, aby przez nią urodził się Syn Człowieczy. Jezus Chrystus. I rzekła Maria: wielbi dusza moja Pana i rozradował się duch mój w Bogu Zbawicielu moim, bo wejrzał na uniżoność służebnicy swojej, oto bowiem odtąd szczęśliwą zwać mnie będą wszystkie pokolenia, bo wielkie rzeczy uczynił mi Wszechmocny i święte jest imię Jego,
a miłosierdzie Jego, i tu jest właśnie użyte też to słowo, eleos, a miłosierdzie Jego z pokolenia w pokolenie nad tymi, którzy się Go boją. Dlatego wróg też atakuje. Ty nie masz się bać Boga, ty masz być śmiały, odważna masz być, ty masz robić swoje rzeczy, ty masz chodzić w butnie, deptać po uczuciach, po pragnieniach, demonstrować swoją niezależność i Bóg cię kocha. Zawsze, gdzie jest pokazana ta przychylność Boga, to pragnienie, aby nas uratować, zawsze jawi się tam bojaźń. Bojaźń jest początkiem mądrości. Tak naprawdę, kiedy zaczynamy poznawać Boga, zaczynamy zdawać sobie sprawę, że musimy zmienić, poddać Mu swoje życie, żeby ono zostało przemienione według tego, co Jemu się podoba. Zawsze z powodu bojaźni Bożej zaczynamy pokutę. Bo zdajemy sobie sprawę, że to oddziela nas od Boga. Żeby Bóg mógł nas prowadzić w dalsze rzeczy, potrzebujemy być gotowi na to, żeby Bóg mógł mówić nam więcej o wspaniałościach otwartego nieba, o tym, że chce nas tam wziąć. Czy myślałeś, czy myślałaś o niebie, kiedy się nawracałeś? Nawracałaś? Czy o Jezusie? O Jezusie. To Jezus stał się tym wszystkim, a nie wycieczki krajoznawcze do nieba. Tylko sam Chrystus stał się centrum tego wszystkiego, co jest. Wróg wymyśla różne rzeczy, bo ludzie się nudzą Jezusem. Kiedyś usłyszałem, jak powiedziano, że w czasie, jak już będziemy tam z Bogiem, to będziemy podróżować po kosmosie i będziemy zwiedzać Saturna i inne rzeczy. Bo przecież ludzie by się znudzili, będąc z Bogiem cały czas. Tak mówi diabeł, ale kiedy należysz do Boga i miłujesz Pana, to być z Nim cały czas, to jest dla ciebie jedyne, co może być tak wspaniałe i dobre i dlaczego chcesz w ogóle żyć. Nie myślisz o wycieczkach, o innych rzeczach. Wtedy od razu zdajesz sobie sprawę, że to jest wróg, który chce zasiać coś w ludziach, żeby oni myśleli, no przecież nie będziemy cały czas siedzieć z Bogiem. Ale kiedy poznajesz Boga, to ciężko ci odejść od Niego. I to jest właśnie piękne. To jest ta Jego wspaniała miłość i przychylność i miłosierdzie nad nami, że On wylewa na nas to, że chce nas mieć teraz i zawsze z sobą, a my przez to Jego wylanie doznajemy, że nam się chce być z Bogiem. Przypomnij sobie twój bieg do domu, twoje staranie, to otwieranie Biblii, siedzenie, myślenie, zastanawianie. Jo, tutaj napisane, ja to źle robię, Panie Boże, ja to muszę zmienić. To jest właśnie to, o czym Bóg mówi, to jest to wylewanie Jego pragnienia na ciebie i na mnie, żebyśmy zważali na Boga. To nie jest to, że to jest jakaś napaść, to jest przychylne podejście. Bóg jest święty. I mówi, świętymi bądźcie, ale On najpierw musi dostać się do wszystkich naszych tych złych rzeczy, żebyśmy my chcieli porzucić je. Daje nam swojego Syna wspaniałego w tej sprawie. Także wykorzystujmy czas. Nie wiemy, ile go mamy, ile jest czasu nam dane na ziemi. Czy to dzisiaj, czy jutro, czy kiedy. Nie wiemy, nie mamy pojęcia. Nikt z nas nie wie. Może ktoś ma objawienie, w jaki sposób odejdziesz z tej ziemi. Ale nie wątpię, czy ktoś wie, którego dnia, której godzinie i której minuty odejdzie. Także wykorzystujmy ten czas, póki jeszcze żyjemy. Niech to, co uczynił nam Bóg, niech będzie w każdym z nas, abyśmy my nawzajem, co sobie robili, to samo czynili. O tym jest napisane. Bądźcie miłosierni, albo eleos, bądźcie dla siebie przychylni tak, żeby chcieć sobie pomóc, kiedy widzisz bezradność brata czy siostry, kiedy widzisz, że człowiek sobie z czymś nie radzi, nie wynoś się nad niego, bo gdyby Bóg się tak wyniósł nad ciebie, to co by z tobą było? Unisz się, pomóż. Jeżeli jesteś mądrzejszy czy mądrzejsza, pomóż, nie obgaduj, nie próbuj z siebie zrobić kogoś większego, a kogoś poniżyć. Staraj się właśnie o to, żeby to, co jest Boże, żeby w tobie mieszkało. Wtedy to, co Jezus powiedział, aby moja miłość była w was i abyście się tak miłowali, jak ja was umiłowałem, będzie czymś bardzo przychylnym dla nas, a też będzie otwarciem. Zwróćcie uwagę, że w tym nie ma zgody na grzech. W ogóle nie ma zgody na grzech. W tym nie ma zgody na grzech. W tym, że Bóg myśli o naszym zbawieniu, nie ma zgody na grzech, bo grzech oddziela nas od Boga. Jest zgoda na Chrystusa, na to, żeby Chrystus panował w tobie i we mnie. Niech Duch Boży ożywia nas według tego, kim jest nasz Bóg. Amen.